Wystarczy zebrać poparcie 20 pełnoletnich mieszkańców, żeby zgłosić projekt do kolejnego budżetu obywatelskiego Polkowic. Każdy może mieć bezpośredni wpływ na to, jak będzie wyglądać najbliższe otoczenie jego domu. W poprzednim budżecie obywatelskim do realizacji trafiły wszystkie złożone projekty, tak więc warto zapoznać się z zasadami i zaangażować do tego sąsiadów i znajomych, aby poprawić urodę i funkcjonalność swojego otoczenia. Uczelnia Jana Wyżykowskiego była miejscem konsultacji nowego regulaminu polkowickiego budżetu obywatelskiego. Proponowane zmiany nie są rewolucyjne, ale wynikają ze zmiany ustawy. Zmiany w regulaminie, po pierwsze, na podstawie doświadczeń, które zdobyliśmy już na przestrzeni dwóch poprzednich lat i realizowanych dwóch edycji polkowickiego budżetu obywatelskiego, a po drugie chcemy dostosować regulamin PBO do zapisów ustawy o samorządzie gminnym, która to ustawa po ostatniej zmianie wprowadziła pewne uwarunkowania, którym taki regulamin musi odpowiadać i stąd właśnie te zmiany. Na spotkaniu konsultacyjnym zaproponowano kilka zmian. Jedną ze zmian zasadniczych to jest konieczność uzyskania 20 głosów poparcia dla projektu, który będzie zgłaszany na obszarze miasta. Na terenach wiejskich projekt nie będzie wymagał poparcia poza zgłoszeniem lidera. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana to taka, że jeśli już chodzi o etap głosowania nad poszczególnymi projektami, na terenie miasta projekt będzie mógł być realizowany w sytuacji, kiedy zostanie poparty minimum 50 głosami mieszkańców. Na terenach wiejskich zostało to podzielone w taki sposób, że miejscowości do 200 osób to będzie 5 głosów poparcia, od 201 do 500 10 głosów poparcia i powyżej 500 osób, mieszkańców danej wsi, projekt będzie musiał zostać poparty 15 Przepraszam, na ten projekt będzie musiał zagłosować 15 osób. Jedną ze zmian zaakceptowanych było to, że liderem projektu może zostać osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego. Poprzednie edycje polkowickiego budżetu obywatelskiego obfitowały w projekty zakładające budowę siłowni pod chmurką, ale także oświetlenie drogowe, oświetlenie parkingu czy boiska. Za sprawą pomysłów mieszkańców i złożonego projektu powstał street workout i drogowy serwis rowerowy. Łącznie w poprzednich edycjach do realizacji trafiło 19 projektów o wartości prawie miliona złotych. Każdy mieszkaniec, który uważa, że na jego osiedlu można poprawić czy uatrakcyjnić infrastrukturę, może zostać liderem i złożyć projekt. Strona formalna jest bardzo prosta i można uzyskać pomoc w wypełnieniu prostego formularza w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Środków Zewnętrznych Polkowickiego Ratusza. Tam też każdy zainteresowany może zwrócić się z pytaniem, o ile nie znajdzie na nie odpowiedzi na internetowej stronie gminnej. Dotychczasowe zainteresowanie Polkowiczan i korzystanie z możliwości, jakie daje polkowicki budżet obywatelski, jest umiarkowane. Gdy w innych miastach o zwycięstwo w głosowaniu walczy po kilkanaście projektów na jedno miejsce, to w Polkowicach w ubiegłym roku ze względu na wielkość przeznaczonych środków do realizacji trafiły wszystkie. Burmistrz, który konsultował z mieszkańcami zmiany w regulaminie, pozytywnie ocenia zarówno osiągnięcia PBO, jak i zaangażowanie mieszkańców. Moim zdaniem warto taki projekt prowadzić. Nigdy nie jest tak, że od razu to działa tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie wyobrażali, że mieszkańcy gremialnie będą zgłaszać projekty i brać udział później w głosowaniu i tak dalej. Ale warto to zrobić. Tym bardziej, że każdego roku kilkadziesiąt projektów jest zgłaszanych do każdej edycji budżetu obywatelskiego. W tamtym roku ponad 1000 mieszkańców wzięło udział w głosowaniu. No to jest całkiem spora liczba mieszkańców. Oczywiście no, w innych wyborach, w innych głosowaniach mieszkańcy idą jakby z większą frekwencją, ale ja bym tutaj nie krytykował takiego podejścia mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Można różnie sobie na to odpowiadać. Może nie wszystko już jest nam potrzebne, może już dużo jest w naszym mieście, może te projekty nie są ważne dla niektórych mieszkańców, ale dla niektórych są ważne, przychodzą, głosują, liderzy zgłaszają projekty, trochę się muszą napracować i dać trochę swojej
swojego czasu i energii, żeby taki projekt przygotować. Biorą na siebie pewną też odpowiedzialność, bo są liderami, więc sami jakby odpowiadają za ten projekt, za jego zgłoszenie. No ale to jest jakby to dzielenie się odpowiedzialnością za gminę, dzielenie się częścią budżetu. Na tym polega idea budżetu obywatelskiego, więc trochę nie dziwię się, że mieszkańcy z mniejszą frekwencją biorą udział, bo wiąże się to częściowo też z odpowiedzialnością, z trochę innego rodzaju zainteresowaniem. W tym roku na realizację projektów polkowickiego budżetu obywatelskiego przeznaczono 1 250 000 zł. Kwota przeznaczona na realizację projektów na terenie miasta to 800 000, a na wsiach będzie to 30 000 dla każdego sołectwa.